której patronatu udzielił Żydowski Instytut Historyczny. Jest to książka Żydzi walczący o Polskę, zapomnieni obrońcy Rzeczypospolitej, autorstwa Marka Gałęzowskiego, który jest dziś gościem profesora Andrzeja Żbikowskiego. Pan Marek Gałęzowski jest profesorem Uczelni Łazarskiego i pracownikiem Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. A pan profesor Andrzej Żbikowski jest kierownikiem działu naukowego naszego Instytutu. Po rozmowie zapraszamy do zadawania pytań na czacie i zachęcam oczywiście do skorzystania z możliwości porozmawiania z autorem książki. Zapraszam do rozmowy. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Rozumiem, że ja mam tą rozmowę jako pracownik Żychu poprowadzić. No, mogę państwu powiedzieć po pierwsze, że przeczytałem to z dużym zainteresowaniem, bo jest to książka szczególnie w okolicach 11 listopada w sumie ważna, prawda, bo no, dużo się w sferze publicznej dyskutuje, prawda, o święcie niepodległości, o odrodzeniu państwa. No, to już parę lat zresztą o tym dyskutujemy w różnych aspektach i kontekstach. No i te nieszczęsne różne wydarzenia, które no, hasła i tak dalej, już nie mówię o tym w bliższym wystąpieniu, no, cały czas jak gdyby no, zwracają uwagę na pewien problem, na to, że są środowiska, grupy, które jako obywateli polskich, ludzi, którzy przyczynili się, czy późniejszych obywateli tej odrodzonej już Polski, przyczynili się do niepodległości, a i wcześniej ich pradziadowie walczyli, brali ramię w ramię udział w tych różnych naszych polskich powstaniach narodowych, że my tak łatwo o tym zapominamy, że w sumie dzisiaj tak niewiele o tym wiemy. I książka pana Marka Gałęzowskiego, no pięknie nam to przypomina. Znaczy, niewiele jest książek, które tak mówią o udziale. Oczywiście nie wszystkich, bo to jest nigdy niemożliwe, ale no naprawdę bardzo pokaźnej, ważnej grupy no naszych, no kiedyś naszych tam pradziadów, prawda, sąsiadów, współobywateli, a wcześniej no współmieszkańców tych ziem uznawanych za polskich, no pewnym zjawisku, procesie, który no jednak ze wszech miar oceniamy pozytywnie. Odzyskanie przez Polskę niepodległości, budowa państwa narodowego, demokratycznego, mniej bardziej później, no jest jednak takim pozytywnym zjawiskiem w przeszłości, z którego jesteśmy dumni, cieszymy się, żyjemy w tym państwie, prawda, mimo różnych problemów. No i teraz musimy pamiętać, no, jak do tego doszło, prawda? Nie możemy zapominać o różnych ważnych osobach, którzy często zginęli za tą niepodległość. Pan profesor jest specjalistą w ogóle szeroko od ruchu, prawda, piłsudczykowskiego, można by tak powiedzieć, prawda, legionów, obozu piłsudczykowskiego, no ale w swojej książce sięga dalej. Dlaczego taki, no więc pierwsze pytanie, dlaczego taki zakres chronologiczny? No i właściwie motywacja, no nie wiem, czy pan się zgodził z tymi moimi uwagami, czy nawet pan da więcej do tego, dlaczego ten temat w ogóle? Bardzo proszę. Dobry wieczór, jeszcze raz się przywitam. Dobry wieczór państwu. Dlaczego taki zakres chronologiczny książki? Książka rozpoczyna się co prawda historią dwóch braci, z których jeden był żołnierzem drugiego Korpusu Polskich Sił Zbrojnych, generała Andersa, natomiast drugi, starszy o kilkanaście lat aż od niego, był żołnierzem Legionów Polskich, a ściśle drugiej brygady pułkownika jeszcze wówczas Józefa Hallera. Natomiast później w dalszej części przedstawiam udział Żydów polskich w walce o granice Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim tutaj wojnie polsko-ukraińskiej, a później wojnie o znacznie większym ciężarze gatunkowym, jeżeli tak się mogę wyrazić, czyli wojnie polsko-bolszewickiej, bo to była wojna toczona o sam byt państwa polskiego.
Natomiast rzeczywiście w dalszej części ta narracja, jakby moja, cofa się do czasów dość odległych, czyli końca Rzeczypospolitej, powstania kościuszkowskiego. Tu dość łatwo na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ moim celem było przede wszystkim przedstawienie historii Żydów, którzy uczestniczyli w walce o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej i później w zmaganiach o granice Rzeczypospolitej i ich dalszych losów w okresie międzywojennym i później w czasie II wojny światowej, niektórych po jej zakończeniu, bo ta narracja jest doprowadzona niemal do narodzin III Rzeczypospolitej. Natomiast to wszystko, co było wcześniej, no to ja trochę potraktowałem jako pewnego rodzaju dygresję, chociaż no, może słowo dygresja nie jest to do końca odpowiednie, bo rzeczywiście o ile ta część książki odnosząca się do powstania Kościuszki, udziału w nim Berka Jocelewicza, czy później powstania listopadowego jest stosunkowo mało obszerne, no to rzeczywiście obszerny jest rozdział odnoszący się do udziału polskich Żydów w powstaniu styczniowym przez przedstawienie kilku tutaj historii biograficznych, które w moim subiektywnym odczuciu wydały mi się szczególnie warte przedstawienia. Natomiast powiedziałbym, że w dużej mierze, zwłaszcza to szczegółowe, dość szczegółowe opisanie udziału Żydów w powstaniu styczniowym, to wynikało z trochę takich moich amatorskich trochę zainteresowań wiekiem XIX i właśnie tą epoką powstańczo-spiskową. Amatorskich, dlatego że naukowo, jak pan profesor zresztą wspomniał, zajmuję się przede wszystkim, no można powiedzieć, że szeroko pojętym środowiskiem uczestników walk o niepodległość Polski, począwszy od Legionów, skończywszy na okresie II wojny światowej. To moje zainteresowanie obozem piłsudczykowskim odnosiło się zarówno do żołnierzy Legionów, jak i do konspiracji politycznej piłsudczyków w czasie II wojny światowej. Natomiast to chciałbym podkreślić, przede wszystkim powtórzyć jeszcze raz, że ta zasadnicza treść mojej książki, ci Żydzi walczący o Polskę, ci bohaterowie zmagań o niepodległość Polski, to tu przede wszystkim skoncentrowałem się jednak na tych, którzy uczestniczyli w walce o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej w Legionach Polskich i później w zmaganiach o granice Rzeczypospolitej już po powstaniu państwa polskiego, już w szeregach Wojska Polskiego. Rzecz jasna, no tu można też zwrócić uwagę na to, że i proporcje też były tutaj zupełnie inne. W Legionach w gruncie rzeczy można powiedzieć uczestniczył bardzo nieliczny odsetek społeczeństwa polskiego, więc i odsetek Żydów był tutaj niewielki, choć znaczący jednak, bo ja często te liczby jestem pytany i tutaj no, niewielki, mówiąc niewielki, to miałbym na myśli pewnie kilkadziesiąt osób, natomiast tych legionistów pochodzenia żydowskiego było w sumie w Legionach przeszło 650. Natomiast rzecz jasna później w zmaganiach o granice Rzeczypospolitej ta liczba Żydów jest już znacznie większa, ponieważ oni wstępują po prostu do Wojska Polskiego. Jeżeli chodzi o oficerów, to można powiedzieć przechodzą jak gdyby prosto z armii austriackiej, która rozpada się na początku listopada, płynnie przechodzą do Wojska Polskiego, bo to jest, można powiedzieć, że wejdę w słowo. A znowu jakiś pogłos mnie zakłócił, a może to ja ktoś szybko tam skończę, pomoże. Że to jest uderzające w tych biografiach, że ci Żydzi służący w obcych armiach natychmiast po powstaniu Polski zgłaszają się do Wojska Polskiego. Znaczy to jest proces, który następuje błyskawicznie. No więc ja
zadam takie uzupełniające pytanie. Czy to są Żydzi polscy, czy Żydzi z Galicji? Galicja no, jednak była no, w innych warunkach, tam ta ludność żydowska i ta harmonia była dużo większa, prawda, między Polakami a ludnością żydowską niż w kongresówce dawnej czy w zaborze pruskim, prawda? I to jest na pewno jakaś wspólna cecha tej formacji. Tak, to znaczy rzeczywiście ten fundament legionów, oczywiście, czy ci pierwsi legioniści, oni przeważnie wywodzą się z zaboru austriackiego, aczkolwiek znajdziemy tam także wśród oficerów Żydów z kongresówki. Natomiast później, kiedy legiony już wkraczają do królestwa i zaczyna się akcja werbunkowa, to wówczas wstępują także i Żydzi, trudno powiedzieć, że z zaboru rosyjskiego całego, z Królestwa Polskiego, dlatego że legiony tych dalszych ziem, można powiedzieć dawnych ziem Rzeczypospolitej, tych tak zwanych ziem zabranych, no, nie sięgnęły, czy sięgnęły częściowo na Wołyniu, bo przecież gros walk toczył się najpierw w kongresówce w roku 1915, a potem od jesieni 15 roku do lata 16 właśnie na Wołyniu. Ale tutaj, jeżeli chodzi o legiony, to tak, Żydzi z Królestwa Polskiego również do legionów wstępują w tym momencie, kiedy te legiony po prostu na obszarze kongresówki się znajdą, kiedy zostanie on wyzwolony spod zaboru rosyjskiego. Natomiast jeżeli chodzi o ten okres późniejszy, od powstania państwa polskiego, powstania Wojska Polskiego, to tutaj rzeczywiście w korpusie oficerskim najwięcej będzie Żydów służących wcześniej w armii austriackiej, no ale to wynikało z tego, że w armii pruskiej tych oficerów było bardzo niewielu, czy w armii rosyjskiej pochodzenia tych Żydów, którzy pochodzili z ziem polskich, ale to dotyczyło także i w Polaków. Też, no może pewnie większy był odsetek Polaków w korpusie oficerskim armii carskiej niż Żydów wywodzących się z ziem dawnej Rzeczypospolitej, no ale to nie była jakaś taka uderzająco duża proporcja. Więc w jakimś sensie taka nadreprezentacja, którą pan zauważył, zaboru austriackiego, ona też wynikała z innego charakteru tego zaboru niż w wypadku zaboru rosyjskiego przede wszystkim, no bo jednak społeczność żydowska w zaborze pruskim była tu znacznie mniejsza niż w tych dwóch wymienionych zaborach, więc tutaj decydował, myślę, właśnie ten autonomiczny, wyróżniający się charakter zaboru austriackiego. On też ułatwiał, jak wiadomo, działalność organizacji niepodległościowych, także i tutaj Polska Szkoła w zaborze austriackim odegrała swoją rolę w takim sensie niwelowania różnic między tymi dwoma społecznościami. Także pytany właśnie też o motywację tych żołnierzy pochodzenia żydowskiego, którzy wstępowali do legionów. Przeważnie ja podaję tutaj przykład szkoły galicyjskiej, która właśnie ułatwiała zbliżenie obu narodowości, a przez to też działalność we wspólnych organizacjach młodzieżowych, które najpierw miały charakter taki, powiedziałbym, towarzyski, ale później stopniowo włączyły się do działalności obozu polskiej irredenty w zaborze austriackim. I już niemało Żydów widzimy w tych organizacjach strzeleckich przed pierwszą wojną światową. Natomiast w całej tej opowieści należy pamiętać, że to były środowiska dość nieliczne w ogóle i Polacy też masowo do tych organizacji strzeleckich nie wstępowali. Także to należy brać pod uwagę tutaj przy ocenie całego tego wysiłku niepodległościowego.
Ale żeby wejść w słowo, sporo pan pisze o udziale Żydów w powstaniu styczniowym, prawda? Powstaniu już dzisiaj trochę zapomnianym, bez takich emocji podchodzimy. No, sami Żydzi przed wojną o Patoszu w Lasach Polskich, był to temat dla nich bardzo ważny, prawda? Sami zauważali, no ta książka nie powstała, bo ich film chyba powstał, prawda? Gdyby nie to, że to był dla kombatantów żydowskich, już raczej legionistów, prawda? Był to ważny, ale o kombatantach za chwilę. I być może było tak, że te represje carskie po tym powstaniu styczniowym też bardzo uderzyły w ludność żydowską. Później nawet te próby jakieś tam, no nie wiem, równouprawnienia, takie wahania różne władzy. I rzeczywiście tam, no, mógł nastąpić pewien taki, no nie wiem, czy regres, czy w porównaniu z Galicją, co pan sądzi? Bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, to jest w ogóle nieznane tak szerzej w programach szkolnych czy w jakiejś narracji historycznej. Troszkę zapomniane, że jednak w tym powstaniu styczniowym naprawdę no, wiele osób, tych asymilujących się polskich Żydów, bardzo zaangażowało się w taki naprawdę irracjonalny, bardzo radykalny no, ruch. To powstanie było w ogóle no, szalone ogólnie, można chyba tak zaryzykować, to nikogo nie obraża. Ja bym tak nie powiedział, chociaż rzeczywiście no, takie opinie są często spotykane. No, to było powstanie młodzieży. Młodzież trochę może mniej racjonalnie patrzy niż osoby No tak, dorosłe na kwestie realnej polityki, prawda? Ale już tak całkiem poważnie mówiąc, ja myślę, że to wszystko zaczęło się od atmosfery, która charakteryzowała Warszawę początku lat 60. XIX wieku, gdzie i o tym rzeczywiście sporo piszę w książce o udziale rabinów żydowskich tak, o Majstersie, w o latach przedpowstaniowych. To było Landy. to, co przygotowało właśnie ten ruch, ten wybuch w styczniu 1863 roku. No i wpływało na postawy także i na prowincji, bo na to jest też sporo świadectw, że w zasadzie ten polski ruch niepodległościowy spotykał się z poparciem Żydów w kongresówce przede wszystkim. No tam tutaj to poparcie, tam to poparcie było takie, można powiedzieć, manifestacyjne, ale przede wszystkim tu warto na pewno zwrócić uwagę na tę atmosferę i te liczne odruchy solidarności społeczności żydowskiej w Warszawie wobec represji carskich, tłumienia manifestacji patriotycznych. To jest, można powiedzieć, bardzo takie charakterystyczne dla postaw tamtych czasów i można, przygotowało ten grunt do wystąpienia w styczniu 1863 roku i udziału także wśród Polaków powstańców pochodzenia żydowskiego. No właśnie, to jest taki fascynujący temat, bo w dwudziestoleciu, prawda, już po tej epopei Legionów, później wojny polsko-bolszewickiej, no powstał prężny ruch kombatancki. Żydzi też mieli swój związek kombatancki, prawda, i też bardzo, no jak gdyby ten swój patriotyzm podkreślali, czy był dla nich i ważny, i pewnie i strategicznie, ale też no i tak osobiście, prawda? Ci ludzie byli no, głębokim wsparciem dla sanacji, dla obozu piłsudczykowskiego. Co pan o Tak, tym sądzi, o tym tak, ruchu? tak, tak, tak. Z całą pewnością. To środowisko wspomniane, skupione w Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, ono rzeczywiście jest zaliczane do tych środowisk wspierających obóz piłsudczykowski, co wiązało się, no można powiedzieć, że to jest to był taki dość oczywisty wybór, ponieważ wszyscy ci ludzie albo służyli w Legionach, albo później w Wojsku Polskim w czasie wojny z bolszewikami pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego, naczelnego wodza. Przy tej okazji zresztą warto może wspomnieć też, że czasami pojawia się informacja w pracach, gdzie
odnosi się, które odnoszą się do działalności także i żydowskich kombatantów i jak gdyby ich współpracy, czy sympatii politycznych, czy wręcz właśnie współpracy z obozem piłsudczykowskim, zwraca się uwagę, że to było środowisko stosunkowo nieliczne. Ten związek liczył około 6 tysięcy mniej więcej osób w latach 30. Natomiast tu jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, na czym ten błąd polega tutaj pewnego rodzaju, bo oczywiście ogromna ilość uczestników, Żydów, żołnierzy Wojska Polskiego i oficerów do tego związku nie należała. Z najróżniejszych powodów, najczęściej po prostu z powodów, które określamy jako taką prozę życia, no po prostu nie angażowali się w żadną działalność polityczną. Tutaj można powiedzieć, że tylko jakiś odsetek uczestników walk o niepodległość czy granice Rzeczypospolitej z tym środowiskiem był związany. To zwykle się pomija właśnie oceniając znaczenie tego ruchu w ogóle w polskim środowisku kombatanckim, czy właśnie szerzej w obozie piłsudczykowskim. A właściwie cały ten wywód dotyczy tego, że po prostu to środowisko kombatantów żydowskich było znacznie większe niż związek, który obejmował tylko pewien odsetek uczestników wojen o granicę Rzeczypospolitej i Legionów wcześniej. Nie, przywołuje pan takie bardzo często, bo tak pana książka i te biografie są no takie mocno osadzone w tych jak gdyby koligacjach rodzinnych, uwarunkowaniach społecznych, karierach, prawda? No poznajemy też te środowiska, no generalnie asymilowane, prawda? Takie no polskojęzyczne, asymilowane. To nie są tam, no nie wiem, jakoś tak się nie doszukałem jakichś osób, no którzy prosto z jeszywy, prawda, gdzieś tam poszli na front czy do Legionów, tylko to byli ludzie już czy z dyplomem, czy z tym, ale no bardzo odważni, przecież my mamy kilka takich symboli, mamy tego Mansperla, prawda, który zginął pod Kuklami, co jest paradoksem, no jego imię rozsławił Artur Szyk, prawda, i w tym samym, u tego samego Szyka jest ten status kaliski, który teraz, no, widzę, że profesor chyba ma jakiś problem techniczny, ale mam nadzieję, że zaraz się połączy. Natomiast pojawiło się pierwsze pytanie, więc może ja je wyświetlę teraz na ekranie i może w oczekiwaniu na profesora poprosiłabym o... Dobrze, to pytanie, ja je widzę, tylko nie wiem, czy wszystkie osoby, które uczestniczą tak, w spotkaniu tak, też widzą, wszyscy, tak? Wszyscy Dobrze. Widzą. Dobrze, pytanie odnosi się do stosunku obozu piłsudczykowskiego do mniejszości żydowskiej po śmierci marszałka Piłsudskiego. Ja w książce piszę na ten temat i tutaj tak zwracam uwagę, że ta relacja, ten stosunek zmienił się na niekorzyść, no mówiąc wprost. Najbardziej może takim spektakularnym tego przykładem był zakaz przynależności Żydów do obozu Zjednoczenia Narodowego i to wydaje się tutaj takim najbardziej charakterystycznym przejawem tej zmiany. To byłoby, powiedziałbym, nieprawdopodobne za życia marszałka Piłsudskiego. Zresztą członkowie wspomnianego przed chwilą Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski bardzo stanowczo przeciw temu zaprotestowali, no ale to na politykę władz już nie wpłynęło. Także no, można właściwie powiedzieć, że ten stosunek zmienił się na niekorzyść.
Widzę, że na razie nie. Jak w ogóle, cóż, no, zmieniała się sytuacja w Europie. To jest bardzo taki wyraźny kontrast między latami 20. a 30. Odnosi się to w zasadzie do całej Europy. No, w Polsce ta zmiana, można powiedzieć, to zaostrzenie kursu antydemokratycznego zaczyna się po roku 35, właśnie po śmierci marszałka Piłsudskiego, ale odnosi się, można powiedzieć, że ten stosunek do obywateli w ogóle się zmieniał, ponieważ tak naprawdę, choć może to, co powiem, to może zostać uznać za nieco kontrowersyjne, czy też idealizowanie trochę czasów rządów marszałka Piłsudskiego między rokiem 26 a 35, ale wydaje się, że właśnie ten taki twardy autorytaryzm, jeżeli tak mogę kolokwialnie się wyrazić, nastąpił po jego śmierci, czy też ten proces odchodzenia od demokracji zaczął się po roku 35 i obóz Zjednoczenia Narodowego, no, był w jakimś stopniu też tego wyrazem. To jeszcze może w oczekiwaniu na profesora chciałabym zapytać o postać Tadeusza Wereszyckiego, któremu dedykuje pan tą książkę, Pamięci Tadeusza Wereszyckiego, legionisty obrońcy Lwowa, pamięci jego żony i synów. Skąd ta dedykacja? To przedstawienie, zacznę może od tego, że jest mi trudno na to pytanie odpowiedzieć, w tym sensie, że tutaj w odniesieniu do Tadeusza Wereszyckiego, który był bratem Henryka, wybitnego polskiego historyka, Tadeusz jest postacią rzecz jasna mniej znaną niż jego brat profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj pomysł na tę dedykację, on narodził się stosunkowo późno, właściwie w ostatnich pracach nad książką, kiedy pisałem rozdział dotyczący Żydów, polskich oficerów zamordowanych przez NKWD na wschodzie. W ramach zbrodni katyńskiej, ale pod mianem tej zbrodni ujmujemy tutaj także mordy na Polakach w innych miejscach, kaźni wiosną 1940 roku. I tutaj los tego oficera, powiedziałbym, był dla mnie, nie jako dla historyka, jako dla człowieka po prostu, wyjątkowo, wyjątkowo poruszający. On był oficerem rezerwy, został objęty mobilizacją w 1939 roku, no dawno był już poza wojskiem, tak jak wielu oficerów rezerwy. Rzecz jasna, nie miał tu, jak oni wszyscy zresztą, żadnego dylematu, czy iść do wojska, czy nie. To było dla niego, tak jak dla innych bohaterów mojej książki, oczywiste, czy w ogóle dla tych wszystkich oficerów polskich objętych mobilizacją, niezależnie od ich narodowości. Natomiast co było takiego tutaj poruszającego w tej historii? Tadeuszowi urodził się syn 3 tygodnie przed wybuchem wojny. Zachowały się zdjęcia tych jego właśnie małoletnich, kilkuletnich synków. No jeden miał w chwili wybuchu wojny niespełna miesiąc, drugi był 3 lata starszy. To fantastyczne, szczęśliwe wydarzenie to zostaje nagle przerwane 1 września, dosłownie to życie ich szczęśliwe tak bardzo zostaje przerwane 1 września. Tadeusz idzie na front, zostaje wzięty do niewoli przez Sowietów i zamordowany w kwietniu 1940 roku. Jego żona najprawdopodobniej nigdy się o tym nie dowiedziała. Ona się ukrywała przed Niemcami przez pierwsze lata wojny. Później
Później przebywała na południu Polski, no i tam została wydana Niemcom razem z tymi małymi chłopcami i oni zostali po prostu zamordowani. Jest ich zdjęcie miesiąc przed ich śmiercią. No to było coś, powiedziałbym, trudno się o takich sprawach mówić. No to było wyjątkowo uderzające i to, myślę, zdecydowało, cała ta historia, te zdjęcia, ten ojciec, który zginął wcześniej, zamordowany przez jeden ustrój totalitarny, potem jego żona i dzieci zamordowani przez drugi. To ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że to przecież jest jedna z dziesiątek tysięcy takich historii, ale to wydało mi się szczególnie symboliczne dla wielu bohaterów mojej książki. Jakoś myślę, to wpłynęło, te zdjęcia przede wszystkim wpłynęły na to, żebym ja taką dedykację po prostu w książce sformułował. To zresztą jest jakoś właśnie szczególnie uderzające w całej tej historii. Ci oficerowie, którzy dostali się w ręce NKWD, w większości zostali zamordowani. Pojedyncze tylko osoby przeżyły. Ci, którzy dostali się do niewoli we wrześniu 1939 roku, przeważnie przeżyli w niemieckich oflagach, ale już ich rodziny zostały, o ile znalazły się, o ile znajdowały się na obszarze okupacji niemieckiej, zostały niemal wszystkie wymordowane. Jeżeli znalazły się na terenie okupacji sowieckiej, w przeważającej większości zostały zesłane przez Sowietów na wschód. Zresztą większość w tych przypadkach, które ja opisałem, to akurat udało mi się Związek Sowiecki opuścić, bądź w roku 1942, albo później w roku 1946. Natomiast nie wiem, czy udało mi się jakoś tu precyzyjnie odpowiedzieć na Pani pytanie o tę dedykację, bo jak wspomniałem, niełatwo jest mówić o tym. Myślę, że łatwiej było mi napisać, przedstawić historię Tadeusza Wereszyckiego i jego rodziny, niż właśnie o tym opowiedzieć. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Ja przepraszam, teraz mnie słychać, tak? Tak, słychać pana profesorze. Coś przerywa, ale słychać. Ja mam troszkę niestabilne jakieś łącze, no sorry, ale tak to wygląda. To ja się wyłączę teraz. Może będzie łatwiej. To jeszcze w oczekiwaniu na profesora mamy kolejne pytanie, które wyświetliłam, więc może poproszę teraz pana o odpowiedź na pytanie pana Przemysława. Tak, Ludwik Kohn jest jednym z bohaterów tej ostatniej części mojej książki. To jest, można powiedzieć, niejako historia jego życia jest przeplatana z historią życia Henryka Wereszyckiego, wspomnianego już wybitnego polskiego historyka, brata Tadeusza Wereszyckiego, któremu jest dedykowana książka. Na takie pytania trudno odpowiadać. Tutaj śledząc pańskie pytanie, on zapewne czuł się Polakiem, ale czy podkreślał również swoje pochodzenie? Z całą pewnością go nie ukrywał. Natomiast jeżeli spotkał się w swoim życiu z aktami antysemityzmu, to było to przede wszystkim, miało to przede wszystkim miejsce ze strony władz komunistycznych, kiedy został aresztowany razem z Kazimierzem Pużakiem po wojnie, był sądzony w tym słynnym procesie Polskiej Partii Socjalistycznej w roku 1948. On sam wspominał, że właśnie wtedy ze strony funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa spotykał się z antysemickimi uwagami i później też w czasie, kiedy działał w Komitecie Obrony Robotników. To jakby tutaj mogę w ten sposób na to pytanie odpowiedzieć.
Można byłoby jeszcze nawiązać do tego, że on nie został zmobilizowany we wrześniu 1939 roku, co jednak najpewniej wynikało, bo tutaj nie jest to do końca wyjaśnione, ale to najpewniej jednak wynikało z jego sympatii, jakby to ująć, no, bardzo radykalnie lewicowych, radykalniejszych niż w wypadku Polskiej Partii Socjalistycznej. Inna rzecz, że on się już pod wpływem procesów moskiewskich z tych takich sympatii, nie wiem, czy no komunizujących, to może jest trochę za daleko idące, w każdym razie z tego radykalizmu można powiedzieć, że już się wyleczył, co zresztą świadczy o jego, czego dowodem są jego wybory powojenne, gdzie on właśnie wystąpił czynnie przeciwko totalitaryzmowi komunistycznemu, co zaprowadziło go właśnie na ławę oskarżonych, był sądzony, jak wspomniałem, w tym słynnym procesie Polskiej Partii Socjalistycznej. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeszcze czekamy na profesora, a w międzyczasie pojawiło się pytanie kolejne o bohatera, który wydaje mi się, że nie jest wcale tak bardzo zapomniany. Tak, ja zdecydowanie bym powiedział, że akurat nie zgodziłbym się z osobą zadającą pytanie, czy pozwolę sobie tutaj na polemikę pewną. Otóż ja myślę, że to jest jednak tak, że jeżeli ktokolwiek słyszy to hasło czy pytanie o udział polskich Żydów w walce o niepodległość Polski, to pierwsze skojarzenie ma właśnie z Berkiem Jocelewiczem. I mi oczywiście trudno było nie wspomnieć o osobie pułkownika Jocelewicza, no bo on był po prostu tym pierwszym znanym z imienia i nazwiska, czy taką symboliczną postacią w wypadku polskich Żydów, uczestników walk o niepodległość, jako uczestnik powstania kościuszkowskiego i później oficer Armii Księstwa Warszawskiego, Legionów Dąbrowskiego wcześniej. Natomiast myślę, że pamięć pułkownika Jocelewicza, ona była już bardzo mocno kultywowana w okresie międzywojennym. Było niemało uroczystości z udziałem władz państwowych. Dziś w polskich miastach no jest bardzo dużo ulic Berka Jocelewicza. Ja bym chciał, żeby były też innych uczestników walk o niepodległość, chociażby tych wybitnych oficerów legionowych, których wymieniam w swojej książce. Natomiast no, to jest akurat tak, że w wypadku Berka Jocelewicza z całą pewnością on nie jest osobą zapomnianą. Myślę, że jest postacią dość rozpoznawalną jednak. No i drugą taką rozpoznawalną postacią wydaje mi się, że jest Michał Landy, którego nazwisko też jest. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że to są dwie postaci, o których tak można z głowy i powiedzmy, że z podręcznika do historii szkolnego, no to w kontekście Żydów walczących pod polskimi barwami, no to byli ci dwaj, a pozostałych wydaje mi się, że nie wiem, czy program nauczania szkolnego dzisiaj jakieś inne postaci przywołuje. Nie, ale to wynika w dużej mierze z nieznajomości tego tematu, bo tutaj mi jest też trochę niezręcznie o tym mówić, ale tak naprawdę ta moja książka i poprzednia jeszcze, słownik biograficzny, w którym przedstawiłem biografię niemal wszystkich żołnierzy pochodzenia żydowskiego, żołnierzy Legionów Polskich, to są jedyne prace na ten temat. W polskiej historiografii nie ma innych książek, nawet artykułów za bardzo nie ma, niestety, więc to jakby nie dotyczy zresztą w kontekście całości tego zagadnienia walk o niepodległość Polski, to nie dotyczy zresztą tylko Żydów, bo tych takich białych plam byśmy znacznie więcej mogli tutaj znaleźć. Natomiast rzeczywiście w takiej powszechnej świadomości można powiedzieć, że ja bym do tych dwóch nazwisk przez panią wymienionych, zgadzam się rzecz jasna tutaj właśnie z panią, ale dodałbym jeszcze rabina Barucha Steinberga.
który jest zawsze wymieniany w kontekście udziału Żydów w zmaganiach drugowojennych, ale właśnie, tylko on niestety, praktycznie nie spotkają Państwo, tu już nie chodzi o podręczniki, tylko w ogóle opracowania historyczne Żydów, żołnierzy września 1939 roku, czy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. To śladowe tylko przykłady takie można odnaleźć. No, ja znalazłem trochę w literaturze, w książkach o obronie Warszawy, na przykład Józefa Broniszewskiego, kilku tych żydowskich oficerów jest wymienionych, ale to się bardzo rzadko zdarza. No, jest to taka historia do odkrycia po prostu nadal. Tym bardziej warte odkrycia są te biografie, że nie odnosi się to do jakiejś niewielkiej grupy ludzi, a jest to rzeczywiście bardzo duża liczba uczestników, już może nie legionów, bo tych ja opisałem, ale w skali już wojen o granicę Rzeczypospolitej, wojny polsko-bolszewickiej, no to tych nazwisk to już jest w samym korpusie oficerskim co najmniej kilka tysięcy. Nie mówiąc już oczywiście o szeregowych żołnierzach, o których jest najtrudniej pisać, bo tutaj jest najmniejszy zasób źródłowy. Widzę, że pojawiają się kolejne pytania, więc tu, a profesor próbuje wciąż się z nami połączyć. Tu jest pytanie, a kolejną postać. Tak, ja wspominam w pewnym momencie rzeczywiście postać Menachema Begina, choć bardziej w przypisie. On nie jest tutaj jednym z tych, powiedziałbym, kluczowych bohaterów mojej książki. Przede wszystkim z racji tego, że nie uczestniczył w tych działaniach wojennych drugiego korpusu. Jest przeze mnie wspomniany, natomiast ja tutaj opisałem, odnosząc się rzecz jasna do tego znanego faktu dezercji z drugiego korpusu w Palestynie, piszę na ten temat, natomiast w tych historiach, biografiach bezpośrednich piszę po prostu o tych żołnierzach, Żydach, którzy brali udział w walkach drugiego korpusu we Włoszech, już pod Monte Cassino, ale nie tylko. Dobrze, to kolejne pytanie, które składa się z dwóch plansz. Ja widzę tylko nazwisko i nie bardzo potrafię tutaj... Pierwsza część teraz. Ale nie bardzo rozumiem pytanie, to znaczy tu zapewne chodzi o, nie wiem, partyzantów Armii Ludowej, bo z tym mi się Lasy Parczewskie jakoś kojarzą i z armią, znaczy z konspiracją generalnie drugowojenną. To czekamy. Może bym poprosił o sprecyzowanie tego pytania. Tak, prosimy o doprecyzowanie. Tu jeszcze jest komentarz pana Marcina, który też wyświetlę. Tak, bo to prawda. No, tutaj można powiedzieć, że generał Anders wypowiadał się kilkakrotnie na temat tych dezercji. Można powiedzieć, że z takim zrozumieniem i bezkrytycznie. Czyli nie uznał tego... Rozumiał motywy. Uznał raczej, że oni po prostu opuścili wojsko polskie po to, by walczyć o sprawę niepodległości Izraela i nie potępił tego. Wykazał tutaj zrozumienie dla tych Żydów, którzy po prostu z wojska wówczas zdezerterowali. No tak to formalnie w świetle prawa wojskowego wyglądało, ale rzeczywiście nie byli oni ścigani tutaj w żaden sposób. Panie profesorze, widzę, że już pana widzimy. Czy słyszymy? Ja to się łączę, ale niestety mam cały czas problemy.
większej słyszę, ale no mnie troszkę nie widać, zmienia miejsce, gdzie siedzę, ale niestabilne jest łącze, no strasznie mi przykro i na obowiązki. Ale jak już doszliśmy do Begina, no to warto też o tych macewach na Monte Cassino, prawda? Pan też daje tam, nie wiem, czy było już o to pytanie, no bo to jest też trochę zapomniane, prawda? Tak, temat, zbliżyliśmy że się jednak nie wszyscy zdezerterowali i walczyli, no i też umierali, prawda, o tą, no nie wiem, na jakąś abstrakcyjną Polskę, no bo ta Polska była bardzo daleko od nich wówczas. Nie wiem, myślę, że oni tak tego nie postrzegali. Oni się po prostu bili o niepodległość tam, gdzie ich los rzucił i tutaj po prostu wykonywali swój obowiązek tak jak go pojmowali. Zresztą jeden z rozdziałów książki właśnie symbolizuje ten udział w bitwie pod Monte Cassino, dokładnie zgodnie ze słowami pana profesora Macewy pod Monte Cassino. Tak. Tu kolejne no, pytanie. Ten udział zresztą nie, ja odnosi, dodam, Monte Cassino jest pewnego rodzaju symbolem. To jest właśnie ta bitwa, o której można powiedzieć wszyscy wiedzą. Natomiast należy pamiętać, że ten udział żołnierzy, Żydów, żołnierzy Wojska Polskiego, on odnosił się nie tylko do tej bitwy. No, to był cały szlak kampanii włoskiej, a więc rok 44, aż do końca, do walk pod Bolonią wiosną 45 roku, więc to był szereg wydarzeń militarnych, w których oni brali udział. Tutaj może taką ciekawostką jest to, również jeden z epizodów temu zagadnieniu w książce poświęcam. Bardzo duży odsetek w stosunku do innych formacji, bardzo duży odsetek Żydów był w samodzielnej kompanii komandosów. Tam jest sporo nazwisk żydowskich. No tak, ale najbardziej z nich znany był Henryk Jedwab, to jest taka też charakterystyczna postać, ale tam było znacznie więcej żołnierzy pochodzenia żydowskiego w tej kompanii, w tym niedużym elitarnym oddziale, który liczył około 100 żołnierzy. Pani Mark, ale nasuwa się przewrotne pytanie, że śledzi pan od powstania kościuszkowskiego do Monte Cassino, no ale przecież też była bitwa pod Lenino, Wałkobrzeski, przyczółek czerniakowski w czasie powstania warszawskiego, gdzie zginęło mnóstwo polskich Żydów, prawda, z tego ludowego wojska polskiego. Czy te tematy są zupełnie rozbieżne, czy je można będzie spróbować jakoś połączyć? Ja wspomniałem na początku, że moja książka dotyczy Żydów, którzy uczestniczyli w walce o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej, potem o granice Rzeczypospolitej między rokiem 18 a 21 i ich dalszych losów. Wydaje mi się, że ten temat tutaj jest zupełnie odrębny od tej problematyki, którą ja się zająłem, i on by wymagał po prostu innego rodzaju monografii. A gdybyśmy byli jednak ściśle chcielibyśmy podejść tutaj do tego tematu, no to to jest oczywiście dość trudno rozstrzygnąć, chyba czy to była walka o niepodległość Polski, czy jednak o narzucenie Polsce innego totalitaryzmu, no bo przecież w końcu... Znaczy pewnie oni raczej chcieli wolnej Polski, bo przecież taką znali sprzed wojny, to jest kolejne Dlatego ja tutaj nie oceniam decyzji indywidualnych i tego, że bardzo wielu tych żołnierzy nikt o zdanie nie pytał, czy oni chcą być w tym Ludowym Wojsku Polskim, czy nie, bo całe mnóstwo z tych żołnierzy wywodziło się przecież przeszło przez łagry sowieckie. Ja tu nie mówię jakby o indywidualnych losach, natomiast tym legalnym Wojskiem Polskim to były jednak polskie siły zbrojne na Zachodzie, podległe konstytucyjnemu rządowi polskiemu, no a nie jednak jakiemuś samozwańczemu komitetowi Wandy Wasilewskiej, który całkowicie podlegał Stalinowi, więc tutaj wydaje mi się, że nie można jednak tych dwóch porządków mieszać ze sobą. No właśnie, bo tu jest kolejne pytanie, no nie o Szymona... indywidualnych sytuacji tutaj.
nie chodzi o Szymona Willenberga, tylko o Samuela Willenberga, oczywiście uciekiniera z Treblinki, który był w Palu i walczył w Powstaniu Warszawskim, Polska Armia Ludowa. No, podlegał jakoś tam. No nie, on był w Palu akurat, w Polskiej Armii Ludowej, w samej jak, ale walczył razem z AK, prawda, na barykadach. No tak, ale wydaje mi się, że on przeszedł do Palu, ale może mnie tu pamięć myli. Wydaje mi się, że on był na początku. Nie, na pewno był w Palu, wydawałem jego wspomnienia i żył, to dużo z nim współpracowałem. No oczywiście, prawda, to do tego Palu rzucił go przypadek. No ale to są troszkę już inne historie, prawda, tych ukrywających się Żydów, uciekinierów, którzy się, no jest cała książka Barbary Engelking, Dariusza Libionki o Żydach walczących w Powstaniu Warszawskim, prawda? Tak. Tylko jest tego symbolem. No to też walczyli o wolną Polskę, w tym sensie, no nie o tą, prawda, sowiecką, więc to jest bardzo szerokie spektrum. Jak to wszystko, jak pan sądzi, jak to wszystko można dalej połączyć, te różne narracje? Ja w części wspominam zresztą, jest w mojej książce również ten, można powiedzieć, epizod powstańczy, bo tutaj on wiąże się z historią syna profesora Zmigrydera Konopki, wybitnego polskiego historyka, starożytnika, no ale wcześniej znakomitego oficera, uczestnika wojny z Ukraińcami, z bolszewikami, odznaczonego Virtuti Militari. Profesor Zmigryder Konopka zmarł na początku wojny we Lwowie, zresztą powiedziałbym, jego losy są bardzo tutaj dramatyczne, zachęcam do lektury książki, także i w tym epizodzie. Natomiast jego syn ukrywał się w Warszawie, brał udział w Powstaniu Warszawskim, należał do wyjątkowo dzielnych żołnierzy i w tym powstaniu poległ. Więc tutaj ja o kilku tych historiach wspominam. Natomiast proszę też nie wymagać ode mnie, żebym odnosił się do każdej z tych problematycznych spraw, bo to nie wynika z jakiejś mojej niechęci do tego, tylko że książka moja rządziła się swoimi prawami, to znaczy tu wspomniałem na początku, czego ona dotyczy, jaki był tutaj temat i tę historię przede wszystkim chciałem opowiedzieć, no nie podejmując już spraw innych, bo to po prostu poza tę problematykę przeze mnie przyjętą wykraczało. Tamte wszystkich, prawda, opracowań polskich co do listy zamordowanych. Co pan o tym sądzi? Bo to jest takie pytanie, no, też na czacie, prawda? Jeszcze raz, przepraszam, poproszę o pytanie, bo tutaj. O linię, o tą listę katyńską, prawda? Jest spora ofiar. Już widzę. Tak, w Katyniu, jak wspomniałem tutaj, pod określeniem zbrodnia katyńska rozumiemy w ogóle wszystkie zbrodnie sowieckie na oficerach polskich w roku 40, później jeszcze w czerwcu 41 roku na tak zwanych drogach śmierci, gdzie również znajdziemy nazwiska polskich Żydów, oficerów głównie, ale nie tylko. Tak, tutaj jest pytanie, czy ja zgłębiłem ich losy. Tak, w książce jest dużo miejsca poświęcono oficerom, którzy zostali zamordowani w Katyniu i w Charkowie, ale ja także wspominam o takich wypadkach, kiedy i w Bykowni również, tam również jest również rozdział poświęcony i tym oficerom, bo to jest zbrodnia w ogóle najmniej chyba jeszcze ciągle znana, ale także podaję przykłady oficerów pochodzenia żydowskiego, którzy zostali, o których wiadomo, że zostali aresztowani przez NKWD, ale oni nie figurują na żadnej liście. Oni zostali zamordowani w którymś z nieznanych nam miejsc kaźni, jak i wielu Polaków. Także i o tym również należy pamiętać, jak bardzo to pojęcie zbrodni katyńskiej, jak ono bardzo jest pojemne. No tam jeszcze jest pytanie, jakiś Korpus Ochrony Pogranicza,
Tak, tutaj jest pytanie o kapitana, jeżeli mnie pamięć nie myli, już myliła mnie tutaj w wypadku Samuela Wilenberga, którego postać oczywiście dobrze znam i jego wspomnienia. Natomiast kapitan Maybloom, napisałem jego notę biograficzną w książce dotyczącej Żydów, żołnierzy Legionów Polskich. Ja tam daję obszerny aneks, gdzie uzasadniam, których osób nie mogę do tej liczby zaliczyć, no bo po prostu nie ma ku temu żadnych przesłanek źródłowych. Więc w tym wypadku, w wypadku tegoż kapitana, który zginął zresztą w walce z Armią Czerwoną w grupie generała Orlika Rickemana, który czasem też jest brany za osobą pochodzenia żydowskiego, ale najpewniej był raczej była to rodzina pochodzenia niemieckiego, to tutaj akurat właśnie w wypadku kapitana Maybluma, no, można powiedzieć, że nie miałem takich przesłanek źródłowych, bym mógł go zaliczyć do żołnierzy pochodzenia żydowskiego. Natomiast podkreślam tutaj, zachęcam do lektury książki, bardzo dużo miejsca poświęcam Żydom, oficerom Wojska Polskiego, którzy zginęli w tych wszystkich sowieckich miejscach kaźni. No tak, no nie wiem, kto jeszcze z Państwa chciałby, ja przepraszam, bo jakiś pogłos i w ogóle raczej bym już oddał Pani Oli głos i się temu przypatrywał tylko. O, jest kolejne pytanie. Jaki stopień był najwyższy w Wojsku Polskim? No, najwyższym stopniem był marszałek oczywiście. Najwyższym stopniem był marszałek i tych marszałków mieliśmy w II Rzeczypospolitej dwóch. Natomiast ten najwyższy stopień, do którego pytanie się odnosi, osiągnięty przez Polaka żydowskiego pochodzenia. Tutaj najbardziej znana jest postać generała, to był stopień generalski, generała Monda, który był również bohaterem obrony Lwowa w listopadzie 1918 roku, później bohaterem wojny z bolszewikami. Był oficerem zawodowym, długo związanym z Krakowem w latach 30. i jednym z dwóch generałów pochodzenia żydowskiego w Wojsku Polskim. Natomiast niemało było pułkowników, majorów, także oficerów niższych szczebli. To jest chyba ostatnie pytanie, jakie się pojawiło, jakie będziemy prezentować. Nie zajmowałem się Żydowskim Związkiem Wojskowym. Jest znakomita praca profesora Libionki na temat tej organizacji, wyczerpująca. Także tutaj bym odesłał. Wiąże się to z innym zagadnieniem. Tak, no znaczy to jest prawda, to mogę tyle stwierdzić, że rzeczywiście pewna grupa tych, ale trudno powiedzieć, jak duża była przeszkolona przed wojną. Właśnie raczej związanych, ci, którzy odbyli to szkolenie przed wojną, byli raczej związani z Żydowskim Związkiem Wojskowym niż żydowską organizacją bojową. Natomiast to nie była jakaś bardzo liczna, to nie była jakoś bardzo liczna grupa, ponieważ większość tych powstańców w tym czasie, kiedy to szkolenie miało miejsce, była no, nastolatkami, to raczej takimi, którym jeszcze daleko było do pełnoletności, do ukończenia 18 roku życia. A więc to dotyczyło raczej mniejszej grupy, aczkolwiek tutaj poruszam się po tym, powiedziałbym, po tym obszarze, którego nie badałem, natomiast bardzo tu mogę polecić książkę profesora Libionki, którą czytałem, bardzo dobrą książkę na ten temat. Tak, wydaje się, że my tego bariery braku źródeł nie przeskoczymy niestety, mimo intencji i starań wielu badaczy. No nic.
Co Pani Olu, Pani o tym wszystkim sądzi? Powoli będziemy się zbliżać do końca chyba, prawda? Tak. Dziękujemy Pani prezydentowi. Nie ma pytań. I oddaję głos Pani. Nie pojawiają się już nowe pytania, ale myślę, że teraz pozostaje nam tylko zachęcić uczestników spotkania do sięgnięcia po książkę, która, no jak wynika z tej rozmowy, dotyczy szerokiego zagadnienia i tak odniosłam wrażenie, że oddał Pan serce temu zagadnieniu, więc książka dostępna jest w księgarni na Tłomackiem u nas na miejscu w Żychu oraz online, więc zachęcamy do zakupów. Dziękuję bardzo za udział w spotkaniu, za rozmowę, za pytania, które... Jeśli mogę słowo jeszcze powiedzieć, jeśli mogę jeszcze słowo na zakończenie, przepraszam, że wejdę Pani w słowo, ponieważ Pani wspomniała o tym elemencie, powiedziałbym, uczuciowym, emocjonalnym. Tak, no ja nie pisałem tej książki jako kolejnej swojej pracy naukowej dotyczącej tego czy innego problemu, tylko rzeczywiście biografie tych ludzi wydały mi się na tyle nawet nie interesujące, co zapomnienie tego ich wysiłku, tych, tak duża liczba tych historii tak właśnie przejmujących i tak bohaterskich, no bez fałszywego patosu. To byli niezwykle dzielni ludzie, ci porucznicy, kapitanowie, polscy Żydzi, którzy zginęli w wojnie z bolszewikami czy wcześniej w legionach, a dziś w ogóle nie funkcjonują w pamięci społecznej. To rzecz jasna nie dotyczy tylko Żydów, bo i ogromnej masy i Polaków. Natomiast, bo rzecz jasna, jak wspomniałem, ja zajmuję się w ogóle uczestnikami zmagań o niepodległość. Natomiast rzeczywiście niepodległość Polski. Natomiast rzeczywiście w tym wypadku większość z tych nazwisk, mogę bez przesady powiedzieć, że w jakimś sensie została przeze mnie upamiętniona. Te historie, które ja opisuję, a które mi wydały się tak właśnie niebanalne, tak oryginalne, tak wartościowe, by poświęcić im książkę. Także tutaj to prawda, myślę, że dobrze Pani ujęła moje intencje i powód, dla którego tym tematem się zająłem, ale przede wszystkim zaskoczyło mnie jednak, że wcześniej nikt tego nie badał. To są, ja opisałem tylko kilkadziesiąt historii, no ich jest jednak znacznie więcej przecież. W takim razie jesteśmy bardzo wdzięczni za podjęcie tego wysiłku i przywrócenie pamięci o tych bohaterach polskich i żydowskich. Bardzo dziękuję jeszcze raz za udział w spotkaniu. Dziękuję profesorowi za tu dzielne łączenie się z nami i prowadzenie tego spotkania. I panu profesorowi Gołęzowskiemu również bardzo dziękuję. Spotkanie było nagrywane. I w tym momencie już możemy je zakończyć. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję pani i panu profesorowi. Dziękuję bardzo, dobranoc, było nam bardzo miło. Dziękuję, do miłego zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Tak. Do widzenia. Do widzenia.